Spotykamy się dzisiaj. Zaskoczyła mnie jedna sprawa. Masz tu. I tak wiem, w złym miejscu macie, bo tu jak będzie zbiórka, pokoń i tak dalej, to jest... Ci koledzy! Koło od pierwszych chwil powstania kierowane było przez oddanych łowiectwu społeczników. Przez 25 lat prezesował Roman Doleżal, przez 15 lat Bogdan Konarski. Marian Rapacewicz kieruje kołem od 7 lat. Za jego kadencji wybudowano 2 wiaty, sztuczny wodopój, zagospodarowano poletka łowieckie oraz wybudowano wiele niezbędnych urządzeń łowieckich. Pod jego kierownictwem koło zyskało sztandar, a myśliwi zaczęli coraz częściej występować w strojach organizacyjnych, zwanych popularnie mundurami myśliwskimi. Dzisiaj koło Miś to bodajże najliczniejsza zorganizowana grupa umundurowanych łowiecko-myśliwych w Okręgu Lubelskim. Prezes Rapacewicz ma niebywałe zasługi w pozyskiwaniu i transporcie paszy dla zimowego dokarmiania zwierzyny dzikiej. Wyjątkowo uroczyście obchodzono 55-lecie powstania koła. Kulminacyjnym punktem rocznicowych obchodów było poświęcenie sztandaru. Uroczystości uświetniła Strażacka Orkiestra Dęta i zespół młodzieżowy pod kierunkiem Barbary Obroślak. Pobłogosław ten sztandar należący do koła łowieckiego Miś w Kocku. Prosiłbym o otwarcie tej przecięcie wstęgi pana dyrektora Okrucha, pana łowczego wojewódzkiego Cichowskiego Karola i naszego kolegę Bogdana Szyckiego.
Wniosek o zarejestrowanie koła złożono 22 września 1951 roku, a podpisali go Tomasz Goleżak, Józef Szucki, Mieczysław Kurowski, Roman Szymanek, Jan Rodak i Julian Antoniewicz. Byli to głównie mieszkańcy Kocka oraz najbliższych miejscowości. Wszyscy byli związani z rolnictwem, jak też większość myśliwych z pierwszych lat istnienia. Pierwotna nazwa rolnik była więc adekwatna do składu socjalnego i zawodowego jej członka. Formalności organizacyjno-prawne trwały kilka miesięcy, to były niełatwe czasy, lata 50. A faktyczna działalność rozpoczęła się w 1952 roku. Pierwszy zarząd stanowili Julian Antoniewicz, kierował miejscowym PGR-em, Józef Szucki i Tomasz Goleżak, którzy byli właścicielami i kierowali gminami w Polsku, rolnik Spieniek, Roman Szymanek. W 1953 roku koło liczyło tylko 19 członków. W latach 1955-1970 liczba ta nie przekraczała 25 osób. Był to okres dużej płynności kolegów myśliwych. Wyraźny wzrost organizacyjny nastąpił w latach 1975-1995, a więc to było tak od 40 do 65 myśliwych. Niestety, w ostatnich kilku latach, może z powodów finansowych bądź innych, kilku kolegów opuściło nasze szeregi. 24 kolegów posiada wyższy stopień, jak to my nazywamy, wtajemniczenia łowieckiego, to jest uprawnienia selekcjonerskie, pozwalające polować na samce zwierzyny płowej, łosie, jelenie, daniele, kozy. Obecnie koło dzierżawi 3 obwody o łącznej powierzchni 18 132 ha, w tym prawie 5 tysięcy do lasu. Obwody są położone blisko Kocka i ten fakt ułatwia prowadzenie racjonalnej gospodarki łowiecko-hodowlanej. W ciągu 50 lat istnienia koła jego członkami w różnych okresach było 87 kolegów, nie licząc oczywiście stanu obecnego. Od początku istnienia koła polowały w nim panie. To jesteśmy wyjątkiem. Teresa Moryc, lekarz-dentysta, Janina Dudek, rolniczka, Anna Waszczuk, plastyczka i córka pana Szuckiego, Bogumiła Dęcel, lekarz-weterynar. Podobnie jak w wielu innych kołach mieliśmy i mamy, w dalszym ciągu rodziny myśliwskie, nawet 3 pokolenia polowały jednocześnie. Były łowcy Józef Szucki, tata Bogdana, polował z Bogdanem naturalnie i ze swoim wnukiem Wołodkiem, a później Kasią. Pan Tomasz Goleżak, o którym wspominałem, wyruszał na łowy z synem Wiesławem. W rodzinie Wróblewskiej polował ojciec Zdzisław z synami Wojtkiem i Januszem. Henryk Szabelski szkolił na myśliwego swojego syna Artura. Marian Rapacewicz, obecny prezes, częstował siebie na stanowisku, ma za sąsiada syna Artura. Kolega Bóstwa Kurarski i Stanisław Cerzyński wyruszali na łowy w towarzystwie synów i zięciu. Ja, Janusz Lazunicy, to kolejny przykład polujący ojca i syna. A razem z synem nie tak dawno polował Tadeusz Wiśniewski. Niestety, koła nie żyje. Razem z zięciem aktualnie poluje Stanisław Malcz. Polują też bracia Czesław i Stanisław Iwankowie. Ryszard Leszczyński, Stanisław Kowalewski, Waldemar Czaczkowski, Stanisław Wojtaś kontynuowali lub kontynuują tradycje myśliwskie swoich ojców. Byliśmy i jesteśmy dalej otwarci, dostępni dla wszystkich, którym leży na sercu dobro ojczystej przyrody, którzy sprostają wymogom stażu łowieckiego i nie byli i nie są w konflikcie z prawem. Możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy normalnym, przeciętnym kołem, jakich setki w Polsce, ale także ze znaczącymi osiągnięciami do nich zaliczamy ciągły rozwój naszych szeregów. Do tych sukcesów zaliczamy bezpieczne polowanie. Przecież to wychodzi 40 ludzi z bronią, w lesie, w trudnych warunkach. Ale są tak mocne rygory, że nie mieliśmy tutaj żadnych, powiedzmy, przykrych niespodzianek. Te polowania to jest koleżeńska atmosfera. To jest ceremonia łowiecka, szczególnie podczas polowania hipotosowego. Potrafimy dobrze polować i ładnie się bawić. Aby móc polować, trzeba wcześniej hodować i dokarmiać poetektactwo i leśną zwierzę, zwłaszcza w okresie zimy. I my to robimy dobrze.